Dzień dobry. Chciałem jeszcze raz opowiedzieć o tym prawie Archimedesa. No i to jest o tyle istotne, że na tym przykładzie chcę wam pokazać, w jaki sposób myślą fizycy, to znaczy jak można dochodzić do pewnych prawd, okazuje się, uniwersalnych i, jak to fizycy mówią, weryfikowalnych eksperymentalnie, czyli można zrobić doświadczenie, które to rzeczywiście potwierdzi, używając logiki, używając rozumowania. To jest bardzo istotne, bo to jest no właśnie po to chodzimy do szkoły, po to uczymy się w szkole, żeby rozwinąć w sobie te umiejętności. I oczywiście po drodze trzeba rozwinąć sporo umiejętności innego rodzaju, trzeba rozwinąć umiejętność zapamiętania, czytania ze zrozumieniem i to, i tamto, i siamto. No ale prowadzi to jedna ze ścieżek, która prowadzi do celu, to prowadzi właśnie do takiego celu, żeby umieć rozumować, wyciągać wnioski na podstawie rozumowania. Fizyka oczywiście zawsze działa w ten sposób, że teoretycy, tacy jak ja, dają się prowokować czy inspirować przez wyniki doświadczalne. No i to jest trochę tak, jak myśmy zrobili na lekcji, bo najpierw zajmowaliśmy się prawem Archimedesa i w pewnym sensie żeśmy je potwierdzili. Ta historia z tym, że siły wyporu działające na małą i dużą bombkę mają się tak do siebie, wartości tych sił, jak trzecia potęga ich średnic, rzeczywiście potwierdza fakt, że ta siła wyporu jest równa ciężarowi wody, które dane ciało wypiera. No ale w tej chwili pokażemy, że to coś jest znacznie głębszego, znacznie bardziej ogólnego, że to nie zależy zupełnie od kształtu i że to tak naprawdę musiało być, jeżeli prawdziwe jest, czy musi być, jeżeli prawdziwa jest pierwsza zasada dynamiki. No i przypominam, o co w tym wszystkim chodziło. Wyobraziliśmy sobie jakąś dużą wannę, duży zbiornik wody, a może jezioro. Znowu wyobrażamy to sobie, tak? To znaczy, to jest eksperyment, pewne rozumowanie, pewne ćwiczenie, które wykonujemy w naszej głowie, tak? I w tej naszej głowie wyobrazić sobie możemy różne rzeczy. Niekoniecznie takie, które od razu łatwo można zbudować. Więc wyobraźmy sobie, że zbudowaliśmy jakiś bardzo duży zbiornik, no i w tym zbiorniku nalaliśmy wody i poczekaliśmy, aż ta woda, jak to się mówi, potocznie się ustoi. No i jest doświadczeniem każdego z nas, że jak w wannie na przykład nalejemy wody i poczekamy, to ta woda będzie spokojna. Tam nie będzie żadnych prądów. Wszystkie ruchy tej wody ustaną. No i to znaczy, że jeżeli wyobrazimy sobie w tej wodzie taki jakiś abstrakcyjny kształt, no to masa wody zawartej w tym kształcie, wewnątrz tej bryły, można powiedzieć, trójwymiarowej, masa tej wody nie tonie. Woda w wodzie nie tonie. No, to coś oznacza. Wyobraźmy sobie teraz, żeśmy ten kształt opasali, tą bryłę opasali jakąś bardzo, bardzo cieniutką, ale wytrzymałą błoną. Taka, która izoluje tę wodę, która jest w środku, od tej wody, która jest na zewnątrz. Ale jest tak cieniutka i tak lekka, że nie ma praktycznie ani jest nieważka, tak jak ta linka, ta nić w bloczkach, na filmie o bloczkach, i jej objętość wynosi praktycznie zero. Też można sobie wyobrazić taką błonę. Niekoniecznie trzeba wiedzieć, jak ją zrobić, ale wyobrazić ją sobie można. A no i oczywiście jest wytrzymała jeszcze, tak? To znaczy zachowuje swój kształt. No to mamy sytuację taką, że mamy wodę na zewnątrz tej błony, wodę wewnątrz tej błony. No i ta woda wewnątrz tej błony nie tonie, dlatego że wyodrębniliśmy po prostu naszą myśl, w naszym myślowym ćwiczeniu jakiś fragment wody, ale woda w naszym zbiorniku stoi i w związku z tym nie ma żadnego ruchu. No i to oznacza, że siły działające na ten kształt, na tę wodę wewnątrz tego kształtu, wewnątrz tej bryły muszą się równoważyć. To znaczy ciężarowi, równemu masie
tej wody zawartej w tej objętości, tu V znaczy objętość wewnątrz tego kształtu, razy nasz współczynnik proporcjonalności 10 N na kilogram, że ta wartość siły przyciągania ziemskiego działającej na tą wodę wewnątrz tego kształtu musi być równoważona jakąś siłą działającą pionowo do góry, no tak, żeby suma tych sił była równa 0, prawda? Dlatego, że no, wtedy ciało może być w spoczynku. Gdyby ta siła była różna, gdyby ta suma była różna od zera, no to to ciało musiałoby zacząć się ruszać, tak? Gdyby siła FV, ta do góry, była większa niż ciężar, no to to by wypłynęło, a gdyby ta siła FV była mniejsza niż ciężar, no to by zaczęło tonąć. To jest woda, która w wodzie nie tonie. No dobrze, no to teraz wyobraźmy sobie, że... A, powiem jeszcze, że oczywiście to nie ma, ten argument nie ma nic wspólnego z trzecią zasadą. Nie ma tutaj sił akcji i reakcji. To jest pierwsza zasada dynamiki. Siły działające na ciało, które jest w spoczynku, muszą się równoważyć. To wyobraźmy sobie teraz, że wzięliśmy drugi, taki sam kształt, w takim samym zbiorniku, tylko wewnątrz tej cieniutkiej, ale wytrzymałej folijki wsadziliśmy coś, no nie wiem, plastelinę, kulki metalowe i tak dalej, i tak dalej. Także to teraz nie jest woda. To może być coś, co jest lżejsze od wody, to może być coś, co jest cięższe od wody. Od tej objętości, teraz jakby ten kształt jest cięższy niż był, kiedy w środku była woda, albo lżejszy niż był, kiedy w środku była woda, to wszystko jedno. Ważne jest, że no, myśmy tu namalowali tak, jakby to była plastelina, jakby ten kształt był cięższy, albo kulki metalowe, no to teraz ten ciężar jest większy, no ale z punktu widzenia wody na zewnątrz tego obszaru, a siła, ta siła działająca do góry, no może pochodzić tylko od pozostałej wody w zbiorniku, dlatego że niczego tu innego nie ma, prawda? A nie może pochodzić od ścianek. Tę intuicję my mamy, dlatego że ta prawo Archimedesa, siła wyporu, to poczucie, że jesteśmy lżejsi, jak wchodzimy do wody, stajemy się lżejsi, nie zależy od tego, czy jesteśmy w wannie, czy na przykład kąpiemy się, nie wiem, w morzu, w jeziorze i tak dalej, tak? W którym miejscu tego jeziora się kąpiemy, czy to jezioro jest większe, czy mniejsze, to uczucie nie zależy od tego. W związku z tym zależy trochę, z pewnych powodów, czy kąpiemy się w morzu, gdzie woda jest, ma większą gęstość, niż czy w jeziorze, gdzie ma mniejszą, ale jeżeli już byśmy się kąpali tylko w jeziorach, to by nie zależało zupełnie. No więc ta siła może pochodzić tylko od wody, która jest wokół. No, zwracam uwagę, że nie ma jej, jak w zbiorniku nie ma wody. Więc nie może pochodzić na przykład od powietrza, tak? Siła się pojawia, kiedy zanurzamy coś w wodzie, więc musi pochodzić od wody. No, ale ponieważ z punktu widzenia wody, która jest na zewnątrz, jest wszystko jedno, co jest w środku tej objętości. No, myśmy to nawet postanowili tak uprościć sobie rozumowanie, żeby powiedzieć, że tutaj jest jakaś bardzo cienka folia z jakiegoś bardzo wytrzymałego materiału, która jest nieważka, ale wytrzymała, także zachowuje kształt. No i teraz cząsteczki wody nawet jakby no, nie mają kontaktu z tymi, które są tutaj wewnątrz. Można sobie to wyobrazić w taki sposób na przykład, że no, bierzemy tą naszą bombkę, no i do tej bombki wkładamy coś. No, wkładamy plastelinę, wkładamy kulki metalowe, wkładamy cokolwiek. No i siła wyporu nie zależy od tego, co włożymy do tej bombki. To częściowo myśmy sprawdzali, jak popatrzymy na wynik naszych doświadczeń, to nam okaże się, że u niektórych było jedną kulkę więcej, czy o dwie kulki więcej i waga tej bombki w powietrzu była różna. O. Waga tej bombki w powietrzu, wagi tych bombek w powietrzu różniły się, a siły wyporu działające na te bombki, sprawdźcie, zajrzyjcie do pomiarów, siły wyporu działające na te bombki były takie same. No, dlatego, że cząsteczki wody na zewnątrz nie wiedziały, co jest w środku. A to od wody na zewnątrz pochodzą te siły, pochodzi ta siła wyporu. No, to oznacza, że niezależnie od tego, czym jest ten kształt, z czego on się składa, czy z plasteliny, czy z metalu, czy z powietrza, to siła wyporu działająca na ten kształt jest dokładnie taka sama jak w tym przypadku.
Czyli działa pionowo do góry, no i jest równa tyle, ile była równa w tym przypadku. A w tym przypadku była równa dokładnie ciężarowi wody, który zajmuje tę samą objętość. Znaczy tej wody, która zajmuje tę samą objętość. No to jest już prawo Archimedesa. Dowolne ciało zanurzone w wodzie działa skierowana pionowo do góry, siła wyporu, której wartość jest równa ciężarowi wody, którą wypiera to ciało. No, ciężar wody, woda, którą wypiera to ciało, to jest dokładnie woda, która by zajmowała objętość, jaką zajmuje to ciało. No i już. Wychodząc z pierwszej zasady dynamiki i z takich prostych założeń, że woda, szczególnie jak się patrzy na tą bombkę, ten przykład z bombką, to jest oczywiste, że woda nie wie, co jest w środku tej bombki, prawda? Może być dowolny materiał. A mimo to siła wyporu jest taka sama. Z tych dwóch założeń wyprowadziliśmy prawo Archimedesa. Metodą kontemplacji. Metodą zastanowienia się. Pomyślcie nad tym. Spróbujcie to zrozumieć. To jest bardzo ważne, bo to jest ten następny krok, który dobrze by było zrobić na waszej ścieżce myślenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.